Okej, dzień drugi, mieli trochę racji, śnieg pada. Jezus. Choć na początku dnia wydawało się, że będzie tak słabo dzisiaj z pogodą, to zobaczcie, słoneczko nagle wyszło ze chmur, niebo jest bezchmurne i nawet troszkę sypie śnieżek. Także fajnie to wygląda, bo nad nami jest niebo bezchmurne, a mimo wszystko i tak troszkę pruszy. Dzisiaj mam w planach uderzyć na stok, ale zobaczymy, czy mi się to uda, bo zawsze jak zostawiam dziecko w domu i dzieci, to mam później moralniaka. No ale nic, no fajnie było, że teraz z tego wyjazdu też coś miała, żebym zrobiła to, co lubię robić, czyli pozjeżdżała trochę na nartach. Dawno nie jeździłam. Ogólnie dawno nie byliśmy na wyjeździe żadnym. Ostatni raz półtora roku temu, a to jednak nie tak dawno. Czyli jeszcze w normie. Ten ziomek zemdlał. Pijalnia wód. Nie wódki, tylko wód. Duszniki to w końcu miejscowość zdrowiskowa. Jest tutaj dużo miejsc, gdzie można sobie wodę źródlaną nabierać, ale też jest dużo sanatoriów. Czy to jest sanatorium? Jan Kazimierz, być może. Być może. Klub, kawiarnia parkowa. Parku. Mam takie wrażenie, że w remoncie. Jak 3/4 obiektów tutaj. No ale pogoda nie jest zła, bo nie pada i jest całkiem ładnie. Muszę poczytać o dusznikach. Ale tutaj nie ma Nie ma. Cześć! A kaczki nie umieją latać? Umieją. Dobra. Urwałam się na narty i lecimy na nocną jazdę. Razem z Wiktorem i zobaczymy, jak to tam będzie. Nie jeździłam 3 lata, więc jestem ciekawa, czy mi się uda utrzymać pion. Ja ci mam. Bardzo ciężko się chodzi po śniegu. My już jesteśmy gotowi z Wiktorem. Idziemy wypożyczyć właśnie... Ej, tu też jest wypożyczalnia. Co? Wypożyczyć, tu też jest wypożyczalnia. Wypożyczyć idziemy narty, bo nart się nie dorobiłam jeszcze. Najlepsze jest to, że butów się dorobiłam, a buty zostały w domu. Tak to jest, jak człowiek po prostu ma, wiecie. O Jezu. Tak to jest, jak się myśli o 1500 rzeczach naraz. No, zobaczcie, jakie są warunki pogodowe. Zacne. A najlepsze jest to, że przyjechaliśmy tutaj ledwo, a tam stoi nasz kaliski autobus KKS. KKS to taka kaliska drużyna piłkarska. Ja jestem w tej drużynie, nie? No, Wiktor też KKS się trenuje. Także są tu nasze ziomy, kaliszoki. Ziemo! Pierwsze kody za płoty, już ją zmęczyłam wejściem na gondolę. Zobaczcie, ogólnie jest całkiem fajnie. Jedziemy jakby co na trudną, bardzo trudną. Tak, my jedziemy od razu na czerwoną, czyli na tą najtrudniejszą. A bo to niebieska. Niebieska jest dla tych, którzy się trochę boją. Czyli teoretycznie ja powinnam tam jechać. No właśnie. Ale nie, bo my pojedziemy albo tam, albo tam. Tutaj. A tak, albo tam, albo tam, okej. Okay. Albo tam, albo tam. No bo możemy sobie wybrać, czy na prawo, czy na lewo. Innego wyjścia nie ma, dobra. No bo prosto to jest, nie wiem, nie jechałem. No to na prawo jedziemy czy na lewo? Zdecyduję na górze. Jezu, Kasi. No co Jezus, ja teraz nie wiem, jak to wygląda. Ale proszę Cię, nie upuść tego telefonu, bo ja się tak boję. Ja też się boję. Żyję w strachu. Myślałam, że Ty to nagrywałaś. No teraz to nagrywam. O, jeżeli ktoś nie był w Zieleńcu, to proszę bardzo, możecie zobaczyć, jak to... Proszę upuść tego telefonu. Nie, nic nie skasowałam. Okej, zaraz będziemy wylądować. O, dobra, to mam telefon. O matko, słuchajcie, jesteśmy na górze i zaczyna się dziać, bo zaczyna padać to dosyć konkretnie. I jak się zabijemy, to pamiętajcie o nas. Ja, Katarzyna, kocham was wszystkich, Wiktor, nie zna was, ale... Tam jedziemy. Wiktor, are you ready? No.
Mi tu, ale nie ważne. Jest spoko. Dajesz radę, Wiktor! Wow, wow, wow. Okej, okay, Wiktor daje radę. Ale ja nie! Żartuję. To jest jak zjazd na rowerze. Trzeba sobie przypomnieć i wszystko dobrze pamiętasz. Trzeba uważać na ludzi. Ludzie muszą uważać na ciebie. Siema! Dobra, skrzyżowanie. Spoko! Całkiem zacnie. Go dogonić. Jedziemy. Na strzałkę. Dobrze! Jestem, dawaj! Tam jechaliśmy czerwoną, jak widzieliście, a teraz Orczyk wyciąga nas na niebieską, czyli taką lżejszą, łagodniejszą. Łagodniejszy stok. Wiktor jest przede mną. Teraz pada, cały czas pada, kurde. O, a tam po prawej już mamy Czechy. Tam już mamy Czechy. Spoko jest. Jeżeli ktoś z was nigdy nie próbował nart, to ja polecam z czystym sercem. No. Zdecydowanie łagodniejszy stok tutaj. Także no spoko, na hardkorze poszłam od razu po 3 latach przerwy na czerwony. Czemu nie? Powinnam zacząć od takiej góreczki. Powinnam w ogóle zacząć od takiej, jak ona się nazywa, ośla górka? Nie pamiętam. Taki dla dzieci. Spoko jest. W las! Dawaj w las! Mówiłam! Albo na hardkorze, albo wcale! Ogólnie nuda, właśnie się zatrzymałam. Tutaj jak oglądaliście mój wczorajszy filmik, to właśnie stąd tutaj pokazywałam wam, jak Zieleniec wygląda. Tam byliśmy na saneczkach. A teraz lecimy tutaj na nartach. I tak stanęliśmy na cały dzień. No nie mów tak. Właśnie najbardziej przeraża mnie takie stanie i takie bujanie się. Nienawidzę go! Jezus. Okej, ruszamy. Boże, jak ja się boję, żebyś nie wypuściła tego telefonu. Spoko. Jesteśmy tutaj, w centralnej części i właśnie tutaj sobie pojechaliśmy, to była nuda, co się prawie zatrzymaliśmy, ale na pierwszy rzut pojechaliśmy tymi czerwonymi, czyli najbardziej właśnie z surowymi górkami. Pod wyciągami jest czarna, idziemy na czarną! Nie, Asia! Idziemy na czarną! Muszę dogonić Wiktora i w sumie się stąd zbieram, bo mam wrażenie, że mi zaraz jakiś niedźwiedź stąd wyskoczy. Okej. Okay. Jedziemy. Trzeba powiedzieć, ile jadę. Halo! Prowadź! Co?
zamknąłem z ludźmi. Wiktor mówi, że zna drogę jeszcze właśnie do kolejnego tam wyciągu. O Jezu, tak jasno. Ale sypię w oczy. Musimy podjechać tym orczykiem po to, żeby dostać się na tamten wyciąg. Bo jeździliśmy do tej pory właśnie tym. Jedziemy pozwiedzać gdzieś dalej. Ogólnie powiem wam, że tak, nocny zjazd na nas dwóch to było 150 zł. To jest od godziny 18 do 20. Od 18 do 21 jest. Porozpinałam się. Od 18 do 21 jest tak zwana nocna jazda. I jest co robić. Powiem wam, że ludzi jest o wiele mniej. Także naprawdę można pozjeżdżać. Można po prostu więcej spędzić czasu na stoku, aniżeli w kolejce do wyciągu. Nie wiem, jak to jest w ciągu dnia. W ciągu dnia tutaj żeśmy nie przychodzili. Biorąc pod uwagę, że są ferie, przynajmniej u nas w Wielkopolsce, może być naprawdę dużo ludzi. No, ale jest frajda, ja lubię jeździć na nartach. I naprawdę jeździłam na nartach 3 lata temu ostatni raz. Także biorąc pod uwagę, że 3 lata temu jeździłam ostatni raz, to naprawdę czuję się świetnie. Mam wrażenie, że nie zapomniałam tego, czego się nauczyłam do tej pory, jeżeli chodzi o narty. Okej. Okay. Widzimy się za chwilę. Gdzie przestało padać? Teraz w końcu coś widać. Na przykład Wiktora widać. O, widzicie? Eloszka. No i teraz to jest widoczność. Powiedzcie, że to było takie bardzo z klasą. Triumfalnie! Pół godziny później. Pomóc ci? Ej, ja to chyba śpię dzisiaj. Dawaj, narty w dół. Narty w dół i się. Okej, okay, idę mu pomóc. O, dawaj! Tu! Dawaj, jestem za mną! Jest! Widzisz? Ale prawie się wywaliłam. Ale się nie wywaliłeś. Widziałam. Jesteśmy w lesie. No czekaj, no! Dobra, jedź. Dawaj, bo nie jeździć, zaraz jak przyjdzie. Nie, to jest ty! Dobra, nie wiem. Ej, Kasia! No? Jest to tam niedźwiedzia. Ała! Nie zatrzymuj. Ej, nie, to niedźwiedzia! Chyba ty. Jedź pierwsza. Dobra, no to offroad. Juuu! Oh shit! Jezu! Zobaczcie, jak spoko. Mega, co? Góry są fajne. Patrzcie na księżyc.
No. I to jest coś. No, myślałam, że tutaj jest bulwa śniegu, a to był lód. Kurwa, jaki przegryw. Zobacz ta. Co? O, co? No. Ja wam pokażę, co się stało. O, tu pięknie jechałam, widzicie? Tu są białe ślady. Ja myślałam, że to jest bulwa śniegu. A to lód. U, ty, jaki kozak tu ładnie wyskoczył. Dobra. Chodź tu. Jaki złowieszczy śmiech. Ogólnie piździ i pada. W sumie teraz przestało. Powiemy tak, krótko zwięźle na temat. Prędkość i adrenalina. Nie, Wiktor? Prędkość i adrenalina. Chyba tak. Na 100% tak. O Jezu, tak jest zimno. Chyba jednak. Okej. Okay. No mi już broda zamarzła. Jeżeli nie wiecie, jak się ubrać na takie narty, to ja wam powiem. Ogólnie najlepsza będzie taka dobra narciarska kurtka, która przepuszcza powietrze. O matko. I ogólnie kominiarka, gogle i kask. To jest nieodłączny element naszego ubioru. Co? Nie czuję nosa. Nie czujesz nosa? Ja nie czuję innej części ciała, ale nie będę głośno mówić. Dobra, zostało nam jeszcze jakieś 40 minut jazdy. Jezu, dobra, kończę mówić, bo mi ręka zamarza. To na razie. Wiktor się tam wygrzebuje, więc ja, korzystając z okazji, chciałam się pożegnać ze stokiem, bo to w sumie już ostatnie z jazdy. Zostało nam 40 minut. Szpagata zrobiłam. Fajnie masz, ja nie umiem. Chyba jest minus 7. Ogólnie to, co tutaj mam, to kiedyś to były włosy. Teraz to jest po prostu zmarznięte, nie wiadomo co. Dobra, are you ready? Chyba jestem. Chciałeś na pewno. I to co ty? Idziesz, to powinieneś tu wjechać. Offroad, babe! Woo! Ogólnie się jest spoko, ale ręka mi zamarzła. Niezły trening nóg, wam powiem. Myślałam, że wylecisz za siatkę.